W najbliższych dniach poznamy plan odejścia od rosyjskich źródeł energii, zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Rosja ze sprzedaży surowców energetycznych czerpie ogromne zyski. Ich sprzedaż to aż 1/3 rosyjskiego budżetu. W Europie rosyjski gaz stanowi około 40% wszystkich dostaw. Dziennie za jego import kraje Unii przekazywały do Moskwy od 200 do 800 milionów euro. Polska w najbliższych dniach przedstawi plan odejścia od rosyjskich źródeł energii. Mogę tylko tyle powiedzieć, że będzie to bardzo ambitny plan, ambitniejszy niż plan strony niemieckiej. Poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W zeszłym tygodniu minister gospodarki Niemiec Robert Habeck zapowiedział, że Niemcy do lata bieżącego roku prawdopodobnie zmniejszą o połowę import rosyjskiej ropy, a na przełomie lata i jesieni będą mogły zrezygnować z dostaw rosyjskiego węgla. Z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz po raz kolejny odrzucił natychmiastowe wstrzymanie dostaw surowców z Rosji. Podkreślał, że nagłe wstrzymanie dostaw doprowadziłoby do paraliżu całych gałęzi niemieckiej gospodarki.